Za nami trzeci letni turniej rycerski, który odbył się w ostatni weekend wakacji w ramach akcji Zakończenie Lata. Turniej był zorganizowany przez Bractwo Rycerskie Ziemi Jaworznickiej i Miejskie Centrum Kultury i Sportu. Impreza, podobnie jak w minionym roku, odbywała się w Parku Podłęże przy Alei Piłsudskiego. Uwaga wszystkich skupiona była na rycerzach z Bractwa Rycerskiego Ziemi Jaworznickiej oraz bractw m.in. z Krakowa, Nowego Sącza, Sławkowa, Jarosławia, Rzeszowa, Żywca i Białowieży. Dzięki nim nikt nie mógł narzekać na nudę. Ich stroje, dopracowane w każdym najmniejszym nawet detalu, zachwycały nawet mniej zapalonych widzów. Na uwagę zasługuje również fakt, iż rycerze sami szyją swoje stroje. Trzeba przyznać, że bractwa postarały się o wspaniałe widowisko. Największe wrażenie na mieszkańcach zrobił pokaz Teatru Ognia w wykonaniu grupy Arsze. W turnieju uczestniczyło 103 rycerzy, co jest powtórzeniem sukcesu z roku poprzedniego. Poziom turnieju podnosi się z roku na rok, o czym świadczy ilość zawodników walczących w najważniejszych konkurencjach miecza i tarczy oraz miecza długiego.